Oto baśniowa kraina. Sporo zmieniło się tu na lepsze, odkąd obalono złą królową, a na zamku zamieszkała królewna Śnieżka z dzieciątkiem. Ale mroczna puszcza pozostała niezmieniona. To wciąż miejsce tajemnicze i groźne. Udziela schronienia wszelkim stworom z piekła rodem. Kto raz stanie z nimi oko w oko, ten zamilknie na wieki i odtąd żyć będzie tylko w legendzie. Na przykład, dawno, dawno temu było sobie dwóch ubogich gajowych. Ponieważ nie stać ich było na utrzymanie całych rodzin, wysłali najstarsze ze swych dzieci w świat. Jaś i Małgosia wędrowali ramię w ramię, aż w końcu dotarli do mrocznej puszczy. Zapadł już zmrok, a oni zapuszczali się coraz głębiej w nocne ostępy. Zimno tu bardzo i ciemno wokół. Do domku z piernika. Z piernika chatka tam. Czy jej gospodarz życzliwy będzie nam? A to co? Jakiś karzeł. To pewnie któryś z siedmiu krasnoludków. Spytamy go o drogę. Przepraszam, czy mógłby pan... No proszę, świeże mięsko. Hejka, ktoś ty? A kto chce wiedzieć? No ja. Jak cię zwą? A kto chce wiedzieć? Ja. A jak cię zwą? Ej, czekaj, jestem Loczek. Mam sześciu kumpli. Chcesz się do nas przyłączyć? Mają na imię Kozak, Młotek, Szczycik, Dołek, Knedel i Armia. A razem do kupy jesteśmy... Ach, książątko ty moje. Wszystko tu przypomina mi twojego tatusia. Nawet ty jesteś do niego podobny. Wyobraź sobie, że minął już prawie rok, odkąd wyrzekł te brzemienne w skutki słowa. Wychodzę na chwilę. Skoczę po fajki do kiosku. Trochę mu zeszło, nie ma co. Ach, ciekawe, co teraz porabia. Macie coś do palenia? No. Ale ty nie będziesz palił, maleńki. Wprowadzają zakaz. Luzik, matka. Jestem niegodziwy, każdy to tu wie, lecz imię moje tajemnicą jest. Dzisiaj sobie tańczę, nikomu nie wadzę, a jutro syna królowej uprowadzę. Nie wie ona, nie wie on, że mnie Bumbernikiele zwą. Bumbernikiel? Jakie zagraniczne imię. Malutki buciu-buciu. Można wiedzieć, co pan robi? Szacuję zawartość tłuszczu. Aha. Ale po co? Wszystko trzeba dokładnie obliczyć. Niby co? No, czas gotowania. Przecież jak się gotuje dziecko... Gotuje? Nie wolno go panu gotować. Nie? A to czemu? W sensie, że rozsądniej byłoby na przykład gówniarza usmażyć. Moje dziecko? Moje dziecko. Nie, no chwileczkę, przecież to jest mój synek. Ale już niedługo. Przecież się dogadaliśmy. Masz mi go osobiście dostarczyć. Ja? Nie, nie ty, ten. Ślizg, czy ty naprawdę?
Tak, ale to było tak dawno. W sumie zamierzchłe czasy. Momencik. Kiedy to było? Wczoraj. To było wczoraj. To zwykła potwarz. Protestuj. Ślizg! Ty go chyba nie sprzedałeś. Mów! Po prostu nie miałem innego wyjścia. Wasza wysokość sama wysłała mnie po portret następcy tronu. Do ramiarza. No a w drodze powrotnej natknąłem się na tego tu warchoła. Ratunku! O, na miłość boską, nieszczęśniku. Jak ty potwornie wyglądasz. Znaczy się to jest... Ktoś tu zastawił pułapkę. Skandal. Na samym środku ścieżki. No przecież tędy dzieci często chodzą. To na pewno dzieło jakiegoś zwrodnialca. Przecież kto mógł coś takiego zrobić? Ja. Ty? To po grzyba wlazłeś we własne sidła? To dla jaj, jak to mówią. No co ty? To ten... Szczęścia życzę. Ty, weź mi odczep. No ogarnij się. Mam cię zdjąć. Proszę cię bardzo. Ale... A co ja będę z tego miał? Wiszę w środku lasu, samotny jak palec. Niewinny i bezbronny. Czy naprawdę masz zamiar bez skrupułu wykorzystać mą jakże trudną sytuację? Tak. Okej. Jak mnie zdejmiesz, spełnię twoje życzenie. I mogę żądać, czego chcę? Co ci tylko pasuje. Złoto, superlaski, nieruchomości, kupony do Tesco. A owłosioną czaszkę? Co takiego? A, jasne. Dostaniesz włosów, ile chcesz. Dobra, rusz się może. Ale wiesz, niezbyt ładny jest ten odcień. Mógłbyś mi to machnąć na blond? Na przykład złote pukle. Uda się? Co będę z tego miał? No tak, jasny. Gadaj, czego chcesz. Tego o. Akurat z tym może być ciężko. Tak się składa, że jest to prezent urodzinowy. Właśnie odebrałem go od ramiarza. Świeżo pozłacany. To najwyższej próby plastik. Nie chodzi o obraz. O dziecko. O dziecko? To nie ma sprawy. To tylko syn królowej. To pewnie jest dobrze odżywiony, mniam. Dobrze odżywiony, to łagodnie powiedziane. Nogi jak serdle, pupcia jak połeć i łeb jak słój smalcu. Palce lizać. Skwarki z bachorka. Kiedy go dostanę? Może być nawet jutro. Tylko jakby tu delikatnie powiadomić szanowną mamusię. A, za 3 dni są pierwsze urodziny chłopaka i wtedy... Będzie mój. Deal. A, ale pamiętasz o moich włosach. Jasne. Deal. Właśnie. I tak to było. Wasza wysokość nie zdaje sobie sprawy, przez co ja przeszedłem i ile wycierpiałem. Jakich ja się sposobów nie chwytałem w przypływach rozpaczy. Nie miałem innego wyjścia. Musiałem chwytać byka za kędzior. Ach, czuć znów wiatr w plerezie. Wciągnąć blond flagę na maszt. Podoba się pani, prawda? No tak. Chociaż można by troszkę końcówki podciąć, a ten odcień jest taki jakby troszkę wyblakły, prawda? Jak pan uważa, panie... No właśnie, jak pana zwoła? Moje imię! Chcieliby się poznać, co? Bez przesady. Za żadne skarby wam go nie zdradzę. Wielkie Michalo. Jestem niegodziwy, to się wie. Dobrze, zapytam na mieście. Ale wzywać się nikt mnie nie śmie, o nie! Dobrze, sam się dowiem, jak go tam wołali. Nie dowiesz się. A właśnie, że tak. Nie. Tak. Za nic, nigdy. A jeśli? To będę mogła zatrzymać Bobaska? Zatrzymać Bobaska? Ależ naturalnie. Deal. Deal. I jeśli do pojutrza dowiemy się, jak masz na imię, synek zostanie ze mną. Lecz jeśli się nie dowiecie, to gdy ta świeca wypali się. Gdy to wahadło przestanie się kiwać, ma tam który smar w sprayu? No dobra,
gdy ten piasek przesypie się. Wtedy odbiorę dziecko, królowo. I dobrze. Proszę się podpisać przy ptaszku. A, jasne. No wiecie, takie stare numery. Próbować trzeba, panie. Jeż. I pamiętajcie, że macie tylko 2 dni. O nie, ale wpadka. On mówił serio. Na 100%. Aż się boję, co ta świnia zaraz wykombinuje. Na razie powinien wykombinować, że wlazł do szafy. Mamy tylko 2 dni. Ale ty jesteś taki rezolutny, że zaraz czuję się bezpieczniej. To tylko taki bajer. Co? Ale mówiłeś, że łatwo będzie się dowiedzieć, jak on ma na imię. To był blef. Nikt nie zna jego imienia. Nikt? Naprawdę nikt? Nie, wasza wysokość. Nikt na całym świecie nie zna imienia niegodziwego. Pumperniel. Takie ma porąbane imię. I normalnie nic, tylko skakał przez ognisko jak poparzony i śpiewał, no jaja jak ta lala. Was to nie śmieszy? To może pogramy w grę planszową? Szach. Wilcy wyją, sowa huka. Kto do moich drzwi tu puka? No przecież ja. Jak ja? Może stepowy wiatr, ten rozbrykany chwat? No jestem niegodziwy, każdy to tu wie i tak dalej. No na terapię przyszedłem, co ty nic nie kąsasz? A, klient! Już ja cię wyleczę, że proszę siadać. Płaść, co stoisz! Nie przeszkadzać. Posłuchaj, jutro będę miał dzieciaka królowej. Królowa! Nie mów przy mnie tego słowa! To ja królową kiedyś byłam! Tak, sięgnij se kropelek, żebyśmy mogli spokojnie pogadać. Słuchaj, po co tu lazę taki kawał? Jakby się do ciebie zgłosił jakiś cwaniaczek i pytał, jak mam na imię, to nie wiesz. Kapujesz? Ale nie wiem, że co? Jak się nazywam? I tak nigdy nie mogę zapamiętać. 3 rzeczy zawsze zapominam. Nazwiska, twarze i nie pamiętam tej trzeciej. To jak ty właściwie masz na imię? Psst. Pumperniel. Pumper! Słuchaj, jakby ktoś cię usłyszał. Takiego imienia i tak nikt w życiu nie zapamięta. W każdym razie nie ja. Nie, Pumper. Pumperniel. A, Fitlightnikiel, no jasne. Nie, Pumperniel. Pum jak dres pumek. Per jak persik. Frajerski? Nik jak nikoś. I kiel... Jak... No, no jakikolwiek wyraz na kana, na przykład, no nie wiem, na przykład... Królewna Śnieżka! Nazywasz się Śnieżka? Jak ja cię nienawidzę! Jestem Pumperniel. Dobra. Już prościej będzie, jak ci to napiszę. Pumperniel. Ale obciachowa ksywka! No, na wszelki wypadek. Ta koperta nie może wpaść w niepowołane ręce. Jasne to jest? Jasne? A co to tam niby jest w tej kopercie? Moje imię. O, no tak. Rumpel... Wiesz, cholera jasna, żeby cię tak... No nic. Teraz trzeba tylko znaleźć bezpieczną kryjówkę. Co powiesz na kominek? Kominek? No palenisko! A to... A jak sobie będę chciała coś usmażyć? Słusznie. No to na kominku. Tylko... Zapamiętaj, gdzie to leży. Dlaczego? A
co to właściwie jest? Knedel. Młotek. Kozak. Szczycik. Dołek. Arni. O kurza morda. Loczek, nie możesz się odezwać. No to było mnie zawołać. A gdzie są twoi koledzy? Ty to zawsze myślisz tylko o nich. Tak jak ja. Loczek, jesteście mi potrzebni. Cała siódemka. Ale oni sobie poszli. Jak to? A kiedy? Jak nas to ostatnim razem odwiedziłaś? Momencik. Czyli na 18 urodziny. To już minęło parę lat. Nie. To było wtedy, jak jedliśmy wszyscy śniadanie i Knedel powiedział... Dziś dzień owocowy. Owoce są ważnym elementem diety. Jedno jabłuszko ma więcej witaminy A niż 100 Knedel. Serdelków wziętych razem. Chwila, moment. Knedel, nie wydaje wam się, że on jakby deczko inaczej wygląda? Czekaj, nie mów. Knedel, przyznaj się, schudłeś? No, dużo utyć to już by chyba nie mógł. Tak naprawdę to nigdy mu się nie przyjrzałem. Może mu się po prostu czapeczka przekręciła. A może on... No nie wiem, ale jakby troszkę inteligentniej wyglądał, nie? Bo dużo mniej to już by się raczej nie dało. A może on nie... No pingle! Tak jest, po prostu mam okulary. Ponieważ opacznie zrozumiałem polecenie przypraw potem w książce kucharskiej, żeby uniknąć takich pomyłek, postanowiłem, że sprawię sobie okulary. Bardzo ci ładnie. Poproszę dokładkę. O, a co ty masz na nosie? I co dalej? I dalej jedliśmy śniadanie. A co to ma ze mną wspólnego? A nic. Och, Loczek, ja się śpieszę. Co się potem stało? No ale to przecież wiesz. Ty przyszłaś, a Knedel miał okulary. A ty powiedziałaś, że jesteś znów sama, bo mąż cię rzuci. Ja tak powiedziałam. Tak, że jesteś samotna i że chłopa ci trzeba, a oni powiedzieli... Naprawdę? Ale przecież tak nie powinno być. Przecież taka młoda dziewczyna jak ja nie powinna mieszkać sama. Naprawdę? Nie. Mogę sobie bez trudu wyobrazić, że jeśli nadarzy się sposobność i gdybym spotkała faceta jak trzeba... Bierzesz pod uwagę także krasnala? Właściwie czemu nie? Oczywiście pod warunkiem, że zapewni mi godziwe warunki bytowe. Po drugiej stronie mostu można ponoć nieźle zarobić. A ja już będę tutaj czekała. No to już chyba wszystko jasne, co, chłopaki? No, to nie będę wam już przeszkadzać. Życzę wszystkim smacznego. Może jeszcze serdelka? Nie, dziękuję. Muszę lecieć. Kto wie, może za rogiem spotkam faceta moich marzeń. A kiedyś, no cóż, któż to wie? I ja niby coś takiego powiedziałam. Zaśpiewałaś, no mówię. A kiedyś, no cóż, któż to wie? Tak, wiem, ale co było dalej? I szczęście spotka może mnie. Nie, Loczek, co się potem zdarzyło? Laskę chyba pogięło! Tak! Za kogo ona nas ma? Właśnie! Pannie się chyba wydaje, że nie mamy nic lepszego do roboty, niż chodzić na drugą stronę mostu i tłuc kasiory. Mamy się rozstać? Nigdy! Nie! Ujmę to tak! Ha! Ha! Baby! Baby! Tak, jakbyśmy nie mieli do roboty nic lepszego, niż mieszkać sobie w przytulnym zameczku. Sam na sam. Z królewną Śnieżką. I już poszli sobie. Zostawili cię? No to czemu mi nic nie mówisz? Jak nic nie mówię? Co ty mi tu w ogóle opowiadasz za jakieś pierdolety? Posłuchaj,
Jak ktoś jest sam i je to, co ty, to zaczynają mu się zwidywać różne rzeczy i... Ale ja tu wcale sam nie siedzę. Ostatnio na przykład spotkałem trzy kaczki i śmiesznego człowieczka, co skakał przez ogień i ma śmieszne imię, a nazywa się Jakosie... Oj, dobra, to nieważne. Słuchaj teraz, co ci powiem. Aha. Czy znasz takiego faceta? Bardzo drobny. Szczycik. Nie, raczej jego odwrotność. Dołek. Nie, czekaj, narysuję ci go. A tutaj ma takiego wielkiego pieprza. A, ja go kojarzę. O, też mam coś dla ciebie. Narysowałem twój portret. Patrz, proszę. To jesteś ty. Troszkę niewyraźny, bo się akurat poruszyłaś. Och, Loczek, czy ty nie możesz przez chwilę być poważny? Dobra. Tak? Ach. Długo mam jeszcze być taki poważny? Ach, słuchaj, musisz znaleźć resztę krasnali. Powiedz im, że to sprawa życia i śmierci. Śmierci i życia. Aha. Każda sekunda się liczy. Każda sekunda się nie liczy. Nie wolno ci spocząć, póki wszystkich nie przyprowadzisz do mnie na zamek. Z imieniem. I to jutro. I to jutro. Musisz mi to obiecać. Dobrze, ale ja wiem jak... Żadne ale, Loczek. Powodzenia. I pamiętaj, każda sekunda się liczy. Będzie sztuczka. Cześć! Jestem Loczek, a ty? Pinokio. Ty, a coś ty taki zdołowany? Bo jestem chory. Ciężko chory. Właśnie byłem z wizytą u dendrologa. I co ci dolega? Nieżyt pnia. Nieżyt pnia? Tak, galopujący. Dotąd zawsze byłem zdrowy, tylko jak byłem mały, złapałem gdzieś próchnicę. Teraz mam strasznie obolałe szypułki. Szypułki? I swędzi mnie korzeń. Ja jestem z chorowitej rodziny. Każdy na coś choruje. Ojcu złazi kora, ciotkę różę, żemniszka brudnica, a siostra ma wędrującą dziuplę. Mam takie pytanie. A mamusia ma chubę aż do ziemi, ale na operację nas nie stać. No mówię ci, normalnie liście opadają. Mam takie pytanie. A wiesz, co mi powiedział ten tak zwany wybitny specjalista? Rzuć palenie, bo ci kołkiem stanie. No mówię ci, zdębiałem. Tak, zdębiałeś. Mam takie pytanie. To ja mam zrobić? Już naprawdę nie wiem. Wiesz, chyba pójdę i strzelę sobie parę dębowych. Jasne, tak, mam takie pytanie. Jedno ci powiem, dopiero jak ten cały las zniknie, jak padnie tu ostatnie zdrowe drzewo, wtedy zrozumiecie, że nie samą dyktą żyje człowiek. Ale po co się tak rzucam? Niedługo i tak będę robaki karmił. Robaki fajne. Mam takie pytanie, nie widziałeś tu gdzieś sześciu krasnali? Ci? Pewnie figlują z teletubisiami w knajpie pod czerwoną torebką. Aha, w knajpie, tak. A którędy do miasta? Nos pokaże ci drogę. Twój nos, tak? Aha. Czyli to tam gdzie? Tak jest. Aha. Idź między drzewami i toporek ci na drogę. Dziękuję, panie Pinokio. Posłuchaj. Tak? Powstaną autostrady i wspaniałe stadiony. A to bardzo ciekawe. A potem i tak wygramy wszystkie mecze. A trochę później zapanuje szczęście i dobrobyt. Dziękuję! Dziękuję, panie... Przewodniczący, nie mam z tym nic wspólnego. Dziękuję, panie przewodniczący! Niech cię Ben Hacker prowadzi! Niedługo zamiast tej puszczy będzie Las Vegas! Bar Donald pod trzema ptysiami. O,
Szanowny pan łowczy, witamy łowczego, czule bardzo. Baczność, mianowano mnie wielkim nadwornym nadłowczym. Gratuluję i życzę szczęścia na nowej drodze życia, drogi panie nadłowczy. To dla nas ogromny zaszczyt. Cicho być, to order Złotego Ryzyka za ściągnięcie kilku zielonych z drzew w Dolinie Rozpudy. A co to jest? To order łowcy jeleni pierwszej klasy. A za co? Złapałem jelenia gołymi rękami. No jak to? Wszystko przez kelnera upuścił. Pieczeń. To był żart. No, prosimy, panie nadłowczy, to trzeba uczcić. Czy szanowny pan zaprosił kogoś jeszcze? Gości? Po co mi goście? W sensie znajomych? Nie mam znajomych. Kiedyś miałem przyjaciela, ale załatwił go sadystyczny krasnal morderca. Brutusek. Postradał zmysły. Co szanowny pan życzy? Mięso, rybka, a może drób? Drób może być. To ja bym kaczkę może proponował. To prezydent wśród ptaków, nasze popisowe danie. Jest nafaszerowana głąbami i dekorowana burakami w mundurkach. Znakomicie, dawaj ją. Służę, już się robi. Kaczka raz, a raczej raz, raz. No ale chuda to ta kaczka nie jest. Kupa smalcu i tyle. Trzeba mieć żołądek z tytanu, żeby ją strawić. Takie ptaszysko nie da o sobie łatwo zapomnieć. Będzie się potem człowiekowi jeszcze bardzo długo odbijało. Gość? A gość! I to jaki? Wielki, potworny podłowczy we własnej osobie. Zamówił kaczkę ze wszystkimi dodatkami. To już raz, raz! Zaraz. Co? Pieczona kaczka to nie będzie tak raz, raz. Troszkę to potrwa. Zapytaj go, czy może by się czegoś nie napił. Już. Gaga, bezdech, koszmary. W końcu ledwo doskoczyłem do muszli. Proszę bez szczegółów, mogę sobie wyobrazić. Kaczka już prawie gotowa. Czy może zechciałby pan, nie wiem... Rezygnuję z kaczki! Coś lżejszego. Lżejszego? Tak. Tak, to tak, to może gołębie? Gołębie. Gołębie mogą być, czemu nie, tak? Poproszę gołębie. A więc dwa gołębie. Doskonały wybór. Lekkie jak to piórko. Jedną chwileczkę, już lecę, już trunę. Gołębie. Gołębie, ładne ptaszki, nie ma co mówić. Niektórzy mówią na nie latające szczury. No nie. Tak i to ci wszystko zeżre, bez różnicy, nie wybrzydza. Każdego śmiecia, najgorszego robala, są jak opierzone śmietniki. Karaluchy, owsiki, zużyte chusteczki. Gąska już prawie gotowa, a jaka piękna. Gęś wstrzymana, klient się waha. A co mu się gąska nie podoba? No skąd mogę wiedzieć? Kaprys taki. Co mu dać do picia, co? Czerwonego na mordzie kata wątroby. Z ukłonami od szefa. Żuki gnojaki, kozie bobki, tasiemce. Gołębie są wiecznie głodne. Żrą nawet końskie łajo. W sam raz, pod gołębia. Nie chcę już gołębia, poproszę tylko coś małego. Małego? Tak. Tak, to się robi troszeczkę. A, już wiem, kurcze z rusztu, własnego chowu, delikatne jak pupka bobasa. Rozpływają się na języku jak płatki śniegu w maju. Nasze kurczaczki. Kurcze pieczone. Wie pan, ja nie chcę nic mówić. Taki kurczak to niby dobra rzecz. W porównaniu z innymi zwierzętami. Jeśli ktoś w ogóle już chce jeść, to ścierwa. Tego wychowałem na własnej piersi. Gołębie już prawie dochodzą. Nic z tego! Zamówił teraz kurczę! Co? Co on sobie w ogóle myśli? Nic nie myśli. Nie po to został wielkim nadławczym. Może tylko sałatkę. Jasne. Z ślimakami czy bez? Czyli bez. Chcę tylko sałatkę. Tylko sałatkę. Kurcząc nie, no proszę bardzo. Słyszałem, że sałata zbiera wszystkie toksyny z powietrza. No i z wody. Sałatka raz! Już chcę tylko sałatkę! Jedna sałatka! Knedelku? Fajrat!
bizmut, kadm, aluminium, tlenek węgla, trąd, bar. Fajrant! Fajrant! Niestety, kucharz chyba zastrajkował. Co? Aha. A coś ty za jeden? Zaprzyjaźnisz się ze mną? A skoro Brutusa już nie ma, Oj, kochanienki, uda się następnym razem. Rezygnuję. Ale nie możemy się tak po prostu poddać. Jest przecież mnóstwo innych sposobów, żeby dojść do pieniędzy. Wymień jeden. No widzisz. To co, chcesz wracać? Tak po prostu? Zupełnie nic nie osiągnąwszy? I pomyśl sobie, co inni o nas pomyślą. I królewna. Właśnie, i Śnieżka. Właśnie. Co ona powie? Lub zaśpiewa. Znów sama jestem, co za los. No właśnie. Ja też chcę być sam. Cześć. Chcesz być sam? Dobry pomysł. Pójdę z tobą. O! Ja też. Jak za starych dobrych czasów. O, wiecie, czego mi najbardziej brakowało? Właśnie tego. Musisz powiedzieć tak. Szach. Ty wiesz, mówiliśmy właśnie o tobie. I co powiedzieliście? Że się stęskniliśmy i że mogłoby znowu być jak dawniej. Dawniej? Jak dawno, co? Po prostu dawno czy dawno, dawno temu? A jak ja byłem dawniej? Taki sam. Nic się nie zmieniłeś, niestety. Jeszcze jakieś pytania? Tak, znacie takiego śmiesznego małego pana, co tak dziwnie chodzi i ma dziwną minę? I jeszcze lubi tańczyć przy ognisku. Nie. A tutaj ma takie, no wiecie co... Aha, to znamy. Śnieżka prosiła, żeby się dowiedzieć, jak ma na imię. A po co? A tego to mi nie powiedziała. Musiała coś jeszcze powiedzieć, no mów. A potem jeszcze mi dała. Ej, chłopie, ty to naprawdę masz wyobraźnię. Tak samo powiedziała Śnieżka. No i żeby się dowiedzieć, jak ma na imię, niegodziwy. Góra do jutra. I jej powiedzieć. Czekajcie, czekajcie! I jeszcze powiedziała. To sprawa życia i śmierci. Zaraz. Jeszcze coś. Każda sekunda się liczy. Hej, gdzie wy lecicie? Do kozaka, no a gdzie? Ma pani jakieś pasożyty? To się dobrze składa, bo zajmuję się ich likwidacją. Jestem szczurożercą, ale bynajmniej ich nie pożeram, jak mogłaby pani sądzić. Bobo. Aha, pewnie ma pan tu szczury. Taki szczur to potrafi być całkiem spory, a kiełki ma ostre jak tabasco. Hello! Patrol szczurołapczo-szczurobójczy. Zwykła rutynowa kontrola. Pani pozwoli? Matko, tu się roi od szkodników! Szczury, nic tylko szczury! Ma pani szczęście jak cholera! Bo ja nie tylko wykrywam szczury, ale także je również likwiduję. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy typy szczura. A, B i C. Typ A, niewielki, niemiły gryzoń domowy. Grupa B, średniej wielkości, umiarkowanie wredny szczurzysyn. Nie za sympatyczny, ale to nic w porównaniu z typem C. Niech się pani trzyma! Ho! Normalnie Godzilla wśród szkodników. Nie zabijam na miejscu, tylko wywożę w workach za miasto. Wie pani, jakbym go tutaj... Sprzątania na tydzień. Dlatego ja go tylko... I wywożę. Te małe. To jest żaden problem. Wypędzamy je. To zbyt wstrząsające? No trudno, cóż jest inne wyjście? Muzykoterapia. Czy mógłbym... Nie, to nie to. Momencik. O, już, proszę. Szczurołap. Długo tak za mną chodzicie? No, już jakiś czas. Nie chcieliśmy cię rozpraszać. Dzięki. Aż mi się nie chce wierzyć, ale cieszę się, że was widzę. Po tych wszystkich szczurach. Znasz jakiegoś takiego małego faceta, który dziwnie wygląda i robi śmieszne miny? Loczek!
Nie, przecież on nie jest śmieszny. Ten facet ma tutaj podobno taką małą myszkę. A tak, to co zna? A wiesz, jak się nazywa? Nie, bo co? Koza! Każda sekunda się liczy! Każda sekunda się liczy! To znaczy, że będzie nam potrzebny... Tylko nie mów młotek. Młotek? A co też on porabia? Skubany, nieźle wyczuł sytuację. Założył własny biznes. Rozumiecie, taką małą, niezależną firmę. Tak, tak. Która szybko się rozrosła. Powiedzieć można, eksplodowała. Bo jest ognioodporna. Ratunku! Pali się! Boże! Pali się! Ratunku! Na pomoc! Pali się! Ach tak, to się znakomicie składa, gdyż albowiem jestem ze straży pożarnej. Dobrze, to gdzie ten pożar? Tam, na skraju lasu. Ach tak, to ma jakiś związek z tym dymem? Tak. Aha. Czy zajął się raczej duży, czy też raczej niewielki budynek? Nie no, taki raczej nie za wielki. Bo jeśli dom jest naprawdę nieduży, to zdarza się, że wcale się już nie pali, gdy przybywam na miejsce. Bardzo utrudnia mi to zadanie i bywa niezwykle irytujące dla wszystkich zainteresowanych. Niech pan coś zrobi! Naturalnie. Otóż sugeruję, co następuje. Tak? Ja... zaczerpnę nieco wody. Dobrze. A wy dołożycie starań, by kiedy zjawię się na miejscu, pożar wciąż trwał. Dobrze, chodź szybko. Pamiętajcie, dzieci, podsycajcie płomienie, dobrze, żeby było co gasić. Czemu ludzie zawsze wpadają w panikę, gdy tylko zaczyna się palić? Co chcą w ten sposób osiągnąć? W takiej sytuacji... liczą się tylko i wyłącznie trzy rzeczy. Prędkość i jeszcze raz prędkość. Nareszcie jesteśmy w komplecie. W komplecie? Kompletnym to ty jesteś idiotą. Naucz się liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie no, jak to niemożliwe? Zbiórka! Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5. 6. 7. Jeszcze raz. Musimy to zaraz policzyć. Niby ja. A niby tak. Och, ślisk. Wszystko przepadło. Proszę nie tracić nadziei, wasza wysokość. Wysłała pani kogoś, by odkrył dla nas imię tego niegodziwego? Tak, Loczka. A więc ma pani rację. Wszystko stracone. Krasnalu, krasnalu, chycaj, ho! Krasnalu, krasnalu, go, go, go! Krasnalu, krasnalu, chycaj, ho! Krasnalu, krasnalu, go, go, go! Krasnalu, krasnalu, to gdzie my idziemy? Właśnie, właściwie to gdzie? Ty mnie o to pytasz? I o co tu chodzi? A ja to skąd mam wiedzieć? No dokądś trzeba iść, no! Wiem już, wiem już. Śnieżka chce, żebyśmy się dowiedzieli, jak się nazywa gość, który śpiewa. Nie wie ona, nie wie on, że mnie... Tak, imię niegodziwego. Wy wiecie? Ja chyba wiem, jak on się nazywa. Inteligentny Bogdan. Wrzućcie pierścień do ognia. Jasne, przecież Bohdan wie wszystko. No to już kwestia życia i zgonu. Czekajcie, czekajcie. Co tam znowu? Każda sekunda się liczy. Wiem przecież. Naprzód! Dwa, trzy, cztery! Krasnalu, krasnalu, chycaj, ho! Krasnalu, krasnalu, go, go, go! Krasnalu, krasnalu, chycaj, ho! Krasnalu, krasnalu, go, go, go! Krasnalu, krasnalu, chycaj, ho! Krasnalu, krasnalu, go, go, go! Krasnalu, krasnalu, chycaj, ho! Och, jak ja ich nienawidzę! To debile! Odnaleźli się jednak! Ale jak to możliwe? Przecież rozdzieliłem ich już dawno! Wszak zastosowałem swoje najlepsze przebranie. A kiedyś, no cóż, któż to wie? Cio! Ty jesteś Śnieżką! Ach, te szmato! Już dawno nie. Jestem Pumperniciel. Patrz, idą do inteligentnego Bohdana. Chodźcie tutaj, szybko! Gdzie? Wyszłem? Gdzieś. Co to jest? H. G. W. Ha?
AGW. Co to może znaczyć? Hania goni Wieśka. Momencik. HGW, czyli... Hans Guanowie. H, bo Bohdan. G, bo inteligentny. AW, bo wróci. Ha, jak Bohdan. Ale gdzie on jest? Znowu sygnał pada. Kiedy wróć? Boże, natykam, a ja. Nic z tego nie będzie, trzeba poprawić antenę. Gdzie ona jest? Tam. Mam lęk wysokości. Hej, a może w coś zagramy? Dobra. Tak, okej. Co to może być? Zaczyna się na literę D i jest strasznie ponure. A co to może być? Tu jest chyba jakiś pokój w tych krzakach. Nie to! W drugą! Dobrze, tak dobrze! Te półmózgi znalazły chyba jego kwadrat! O, książka. Książka. Mój pamiętnik. Jego pamiętnik. Nadszedł wreszcie czas, by spełnić moje największe marzenie. No proszę. Powiem tylko jedno. Pałac Króla Leszcza. Znaleźli Pałac Króla Leszcza! Króla Leszcza? Pałac Króla Leszcza. Traf chciał, że znalazłem tajne przejście do innego świata. Magiczne zaklęcie brzmi: proszę pięknie, lustereczko, przenieś mnie tam, gdzie mi śpieszno. Cześć, co u was, panowie? I tak trafiam do krainy po drugiej stronie lustra. Tylko dzięki zwierciadłu można się do niej dostać i wrócić tutaj. Przymusu nie ma, nie? Zaraz, jak to nie ma? Musimy zasuwać, jakby się paliło. Niech będzie, ale wiecie, moim zdaniem nie wiem, czy jest się po co tak śpieszyć. Przecież tu macie wszystko. Ten święty spokój, ten jakże przyjemny klimat. Naprawdę, i to świeże powietrze. Także wiecie, w sumie jest to komfortowa egzystencja. A po drugiej stronie, jakby to powiedzieć... Wiecie, nie tak do końca inaczej niż tutaj, ale naprawdę... Tak czy owak idziemy. Dobra, tak, ale nie wszyscy naraz. Ja pierwszy. Zaraz będą przełazić! Śnieży jak cholera! Dobrze, obraz jak żyleta! Co to ma być za bajzel? Panowie, weźcie noże się do kupy! Wykonywać moje rozkazy! Ale czemu? Bo ja wam każę! Zawsze ktoś musi być pierwszy! To może ja! Już prawie wszyscy przeleźli na drugą stronę! No widzę! Teraz moja kolej! Nie tak szybko. Nie wiem, czy cię już o tym poinformowano, ale całe to przeskakiwanie to dla mnie naprawdę dość nieprzyjemna sprawa, dlatego nie za bardzo mi to pasuje. Pewnie nie umiesz sobie nawet wyobrazić, do jakiego stopnia... Całkiem tu przyjemnie. Bo widzisz, wisiałem kiedyś na sali tronowej.
No i jedna królowa do mnie przychodziła parę razy dziennie i dawaj mi zawracać. Lustro, lustro, powiedz przecie. I takie tam dyrdy małe. Uważała się za super ekstra sztukę. Ryło miała jak taborety. Chociaż mimo wszystko trzeba powiedzieć, że była to w sumie niezła robota, no. Aczkolwiek z drugiej strony... O mamusiu, książki nie wzięli! A książki zapomnieliście! Pewnie mieliście ważniejsze sprawy na głowie! Tak. A przecież ta jest najważniejsza! Bo jak teraz znajdziemy Pałac Króla Leszcza? I jak znajdziemy Bohtana HGW bez jego księgi? Jakieś pomysły? Jakaś mapa. Mapa, tak. O, jest mapa, no to proszę za mną. Kto idzie przodem? Ja. Co, znowu zaczynacie? Moment. Mamy przecież udać się w nieznane. Może czyha tam potwór, który pozbawi was małych żawin? Albo monstrum, który wymontuje wam patrzały? Lub usunie wam organy mowy? Zatem pierwszy w szeregu ginie pierwszy. Ale może ktoś z nas dotrze do celu naszej podróży? Na przykład ostatni. No właśnie. Ostatni. Krasnale, jak ja ich nienawidzę. Chociaż nie, to moi przyjaciele. Bzdety. Nie chcą, żebym zjadł bachorka. Mój skarb. Nie możesz ich przecież zamordować. No chyba, żebym mógł. Ty! Co się tu tak brechtasz, co? Proszę natychmiast zejść z mojego trawniczka! Przepraszam, jak pana godność? Jestem... Jest! Co to? Ostrzeżenie przed potworami? Coś ty! Na pewno szukają czerwonego kapturka. Zora! No popatrz tylko! Czerwony człowiek! No, po prostu ty tylko zlustrować! A ten zielony człowieczek? Jaki ci znów zielony człowieczek? Nie ma czegoś takiego! A ten zielony człowieczek, no tak, to jest skomplikowana sprawa. To pewnie skutki uboczne strajku lekarzy. Zielony to kolor nadziei i kwitnących łąk. Moim zdaniem to właśnie to znaczy, tak? Albo chce rzucić pawia. Zaraz. A co to jest ten zielony tam? Widzę, że panowie macie poważne braki, jeśli chodzi o znajomość podstawowych zasad kodeksu drogowego. A przecież to proste. Czerwony znaczy stój, a zielony idź. Proste, prawda? Proszę powtórzyć. Słuchajcie, co mówię, bałwany! Zielone idziemy! A czerwone znaczy stop! A czerwone stoimy! Idziemy! Stoimy! Idziemy! Stoimy! Idziemy! Stoimy! Idziemy! Stoimy! Idziemy! Stoimy! Pogratulować dyscypliny w grupie. Dziękuję. Jednakże od tej reguły są pewne wyjątki. Prawo stanowi, że przepisowo ubrany funkcjonariusz policji stoi ponad wskazaniami systemu sygnalizacji świetlnej. I dlatego wolno mu w pewnych sytuacjach przejść przez ulicę na czerwonym. Pozwolą panowie, że zademonstruję, jak to działa. Fajny był ten zielony ludek. Proszę zatrzymać pojazd i okazać dokumenty! Ale powinien na siebie uważać. Interesująca postać. Zielone znaczy idź. Tam! Zielone! Krasnal, bredny jest jak płat. Krasnal, bywa bronę ma. Krasnal, lubi wszędzie wleść. Krasnal może tworzyć cię. To on jest większy niż byś chciał. To on chce zbawić cały świat. Bo on wie, czego nie wiesz ty. Bo on o Śnieżce ciągle śni. Daleko jeszcze.
Tak, do pałacu jest jeszcze spory kawałek. I nawet mogę wam powiedzieć dokładnie jaki. To znaczy tak. To jest mapa w skali 1 do 20 tysięcy, okej? Okay? Czyli tak, 20 tysięcy centymetrów, co oznacza, że mamy jeszcze do przejścia jakieś, moja wiem... Coś panu kolego tak między nami? No proszę, panie kolego. To słuchaj pan. Wspomnisz pan moje słowa, panie kolego. Przyszłość jest w rękach ryb, a więc pośrednio wędkarzy. Zamiast tej tutaj dziury, wyobraź pan sobie, będzie kiedyś stał pałac. Jak to pałac, szanowny panie kolego? Normalnie. Ale dobrze, że mnie pan o to zapytał, panie kolego. Ja też to całkiem niedawno rozgryzłem. Zamiast tej dziury będzie tu stał pałac. Wystarczy się rozejrzeć naokoło po rynku. Przecież zaraz wszystko widać. Patrz pan. 2/3 ziemi pokrywa woda, tak? No tak. Jest 7 oceanów. Łączna powierzchnia lustra wody to 360 milionów kilometrów kwadratowych. Jak psów zadek. No i góry lodowe topnieją, panie kolego. Poziom morza się podnosi. Wszędzie słona woda. Wyspy szlak trafił. Japonia, Hel, a morskie oko pochłonie Babią Górę. Potem Turbacz, Ustkę i Góry Stołowe. Potworność. I z czego to wszystko? Wie pan, co to efekt cieplarniany, panie kolego? Ale nie przeskakujmy z tematu na temat. Uchyl pan rąbka tajemnicy, panie kolego. Panie kolego, pójdę jeszcze dalej. Na czym to ja stanąłem? Na iściu dalej, panie kolego. No tak. Rabunkowa gospodarka. Ona niszczy bieguny, które pan powinien kochać jako wielbiciel ryb, panie kolego. Ziemia usuwa nam się spod nóg. Ale niektórzy będą w siódmym niebie, ci skłonni do uważnej obserwacji. Wszędzie Dactylopterus volitans. Co? Ryby słodkowodne. To jakieś wariactwo. Czytałem o tym fakcie, zanim upadł. Jeszcze będzie pan skakał z radości. Może morze już nadchodzi? Niedługo będzie tu można puszczać kaczki. Czy mogę panu jakoś pomóc? Kiełbaski. O tak, jeszcze jak. Świetnie. Od tej chwili trzymamy się wytyczonej trasy i pod absolutnie żadnym pozorem nie wolno nam z niej zbaczyć. Jasne! Kiełbaski, najlepsze w mieście. Specjalna zniżkowa oferta promocyjno-rabatowa, czyli za darmo rozdaję. Chwileczkę, to jeszcze nie wszystko. A musztarda ostra jak jaka brzytwa. Ten gatunek nazywa się musztarda zapomnienia. Po niej możecie zapomnieć o innych. Cieszcie się tą kiełbaską, jakby to była wasza ostatnia. Chwileczkę! Ja przyjemnie. Panowie postanowili coś przekąsić? Dlaczego nie? Po ciężkim dniu pracy? A co byście powiedzieli na deser, he? Macie ochotę na lody? A potem? Może się chwilę zdrzemniecie? Żeby nasz bezlitosny przeciwnik niegodziwy mógł zrealizować swój niecny plan? Zarżnąć dziecko królowej, posiekać, zmielić i przerobić na kiełbaski? Nie, proszę. Są najlepsze w mieście.
No. A, najlepsze. Naprawdę są najlepsze. A dlaczego? Nie interesuj się. Hej! A musztardki nie skosztujecie? Musztardy głupiejecie! To już ją jedliście. Nie wtrącaj się, pan! Służę. Jasnobrązowe złoto. Toczono o nią krwawe wojny. Ludzie modlili się o nią jak o deszcz. Od Moskwy aż po Paryż. Gdzie malarska awangarda o nią... A co rymuje się z awangarda? Co pasuje do kiełbasy i rymuje się z awangarda? Wiem już, wiem już! Nie! Ketchup! Matko, daj to łajce jedno! Jasna cholera! No to policzymy się teraz. Słyszycie? 5. 1. 188. 77. Dawajcie idiotów! Dawajcie forsę, matoły! A właściwie skąd się ją bierze? No jak skąd? Z banku! Nie ma sprawy, zaraz wracamy! Racja! To autentyczne półmózgi czy jakaś atrakcja dla turystów? Prosimy pieniądze! Raz, raz! Uwaga, tu policja! Wszelki opór jest bezcelowy! Jesteście otoczeni! Wychodźcie z rękami w górze! No, witam po tej stronie. Nie wiem, czy już ktoś ci mówił, ale wyglądasz dosyć, no jakby ci to... Nie chcę od razu mówić, że jak kompletny homont, ale to... Trafne określenie. Nigdy nie mogę zrozumieć, czemu ludzie ubierają się jak ostatni idioci. Choć z drugiej strony... Co to jest? Szare i zaczyna się na si. Ściana. Kurde. Dobra, teraz ja. Co to jest? Szare? Ściana. Tak nie wolno. Teraz moja kolej. Co to jest? Ściana, 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 ściana. Męci. Moja kolej. Moja kolej. Ściana! Widzę coś, czego ty nie widzisz i to jest... Ściana. Nie, widzę coś, czego ty nie widzisz i to jest bardzo głupie. To może rozerwiemy się jakąś inną zabawą? Już wiem, może w naszą grę planszową. Pokażę panu. Teraz moja kolej. Zaraz. Bardzo chętnie byśmy sobie z panem pograli, ale tak się składa, że mamy coś ważnego do załatwienia. Liczę, że nas pan zrozumie. Szybko. Jazda. To ja też pójdę. Niestety, ale jest już nas 7. Ich mach's noch.
Załatwione! Kim pan jest? Czym mogę służyć? Zapamiętaj, żeby nikomu nie powiedzieć, jak mam na imię. A jak masz na imię? A dlaczego? I czego? Nieważne, jest schowane w kopercie. Nie gadaj nic krasnalom. Nawet o nich nie wspominaj. Zapomnij o nich. Co? Niby dlaczego? Boisz po nich. W pudle są. W pudle? 5 lat jak pysk dał. To co oni tacy weseli? To achmety jedne. Są na wolności. Cali i zdrowi. Tak dalej być nie może. Teraz będą mieli do czynienia z moim najstraszliwszym wcieleniem. Nie rusza panika, załogi Tytanika. Krasnala kocha cały świat. Zaraz. Daleko jeszcze? Chce się pobawić? Kaś, wkręci gnoma. Tak. Będę butelką. No jasne. Zagrajmy lepiej w szachy bitewne. Tak, szachy bitewne, tak. B1, B2, B3. Roszada. Zatopiony. A teraz brydża. I raz, i dwa, i trzy, i... Hasta la vista, baby. Ktoś tu coś mówił, że gdzieś się śpieszy. Ale kto? No wy, że się śpieszycie. Gdzieś się ponoć wybieracie. Ach tak, do Pałacu Króla Leszka. No to mówię właśnie, ruchy ludzie, ruchy. Mam dla was radę na dalszą drogę. Oto słuszna racja. Ustawcie się jeden za drugim. Dobra. Mogę iść naprzód? Nic tu nie widzę. Nie, stój gdzie stoisz. Bez paniki, kłopoty dopiero od soboty. Dobrze. Czekaj. Co tam znowu? Każda sekunda się liczy. Dajże na luz. Bolero, kontrolero, wszystko pod kontrolą. Nic nie widzę. Co to mnie tutaj ma być? Przepraszam, ja tak odruchowo. Słuchaj, ty masz coś nie po kolei? Marnie, oddaj panu piłeczkę. Tak. Ty jesteś jakiś nie z tej planety. Może z planety małp, czy jak? Oła. No tak, dosyć zabaw na dzisiaj. Idziemy stąd. Każda sekunda się liczy. Tak, skoro tak się śpieszymy, to widzę coś na literę R. O tam! No i co powiecie? Przecież ma flaka. A właściwie to nie. Bo ma dwa, po jednym na koło. Nic nie szkodzi, gdyż zawsze noszę przy sobie na taką okoliczność zestaw naprawczy. Możesz ty... Lecimy. Wszyscy na miejsce! Patrzę przed siebie i za mną! Gdzie on się podział? A tutaj jesteś. A co ja tu mam? Piciu. Łyku, Amciu. Dycha. Nie ścisku, piczku.
Nie ścisku! Daj buteleczkę. Ja cię zaraz... Tak, Ślisk. Pozostaje tylko modlitwa. A tak, modlitwa. Moja macocha często się za mnie modliła. Co wieczór odwiedzała mnie w sypialni i pamiętam, jak któregoś razu wyszeptała... Znów nawaliłeś w gacie balasie jeden? Przecież tu wali, jakby się skunks wyrzygał w brudną skarpetę, tak? Ile razy mam ci mówić, ręce trzymaj na kołderce i to nie tylko jak się modlisz, tylko zawsze. Zboczy lasie jeden? Jeszcze raz, a tak ci nakopię do tyłka, że cię rodzony dzielnicowy nie pozna. Chcesz tego? Nie chcesz. To zamknij te gały. Dobranoc. Ej, może byście mi tak trochę pomogli. A tak, możemy. Czekajcie! Co jest? Czekajcie! Muszę psi! Już! Pałac Króla Leszcza. Pyszne ryby! Świeżutkie, pachnące ryby! Czy to nie Bogdan? Makrele! Łososie! Łotki! Inteligentny Bogdanie, jesteśmy krasnoludkami i mamy pewien problem. Przebyliśmy bardzo daleką drogę, przezwyciężyliśmy wiele niebezpieczeństw i pokonaliśmy liczne trudności. By zadać tobie, o wszechwiedzący, to jakże doniosłe pytanie. Czy wiesz może, jak ma na imię niegodziwy? Nie. To taki śmieszny pan, wiesz, który tańczy koło ogniska i śpiewa... Nie wie ona, nie wie on, że mnie nie. Coś tam... A tutaj ma wielkiego pieprza. Tutaj? Nie wyjszcza, ale taką małą myszkę. Gdzieś tutaj? Znam faceta. A może wiesz, jak on na imię ma? Nie. Cześć. 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 Ale mogę wam zaśpiewać. Chodźcie. Czarci czarci las, stara wiedźma waży kwas. Czarci dom, czarci głos, kurza stopa, krzywy nos. Jeśli poznać imię pragniesz, musisz już teraz tam iść, może zgadniesz. Czarci dom, czarci las, stara wiedźma waży kwas. Czarci dom, czarci głos, kurza stopa, krzywy nos. Hej, czarci dom, czarci las. Koniec, dosyć tego dobrego. Cześć. Krzywy nos, czarci las, imię masz. Do czarownicy! Tak! Naprzód marsz! Tak! A wiecie, co to oznacza? Tak! Nie! Musimy wracać! Wiem! Do lasu! Tak! A ma się pomysł, jak tam trafić? Jasne. Bazaj! Zamknięte! Czego tam? Przepraszam, jak się wraca do naszej krainy? Pociągiem. Pociągiem? Pociągiem? Torsetka i trzy czwarte. Całość baczność, kierunek dworzec, torsetka i trzy czwarte! Ale najpierw chciałbym wyjaśnić pewną tajemnicę. Jakkolwiek nieprawdopodobnie mogłaby ona brzmieć, jednak najpierw... Człowieku, streszczaj się! Poczekaj, bo jeszcze przegapię coś ważnego. Czytaj. O, jest coś. Droga powrotna do baśniowej krainy prowadzi przez filar, który... Filar! Czekaj, niech doczytam. Przez filar, który... Nie. Nie tak nachalnie. Delikatnie. O tak. O. Ale... Posłuchajcie, no tu jest przez filar, który... Filar!
Nie, nie, to jest... Przez filar, który... A, przez filar! Nie, nie, przez filar, na którym wisi zwierciadło. Chodźcie, coś wam tutaj zaraz pokażę. No, i co to jest? To się nazywa... Zwierciadło! Otóż to, a jak się tu dostaliśmy? Właśnie przez... Zwierciadło! Otóż to! I dlatego wrócimy którędy? Właśnie przez... Filar! O! Zwierciadło to wisisz na filarze. Zabierz nas do domu, kiedy ci rozkażę. Cześć, witam uprzejmie. Nie wiem, czy się orientujesz, ale... Halo, czy mogę prosić panów o uwagę? Dziękuję. Nie wiem, czy się już obiło wam o uszy, ale wpadliście jak mango w szambo. Tędy to wy raczej do domku nie wrócicie. Ale inteligentny Bohdan powiedział, torsetka i trzy czwarte. A on to akurat dużo może mówić. Lepiej mnie posłuchajcie. Nie daj wpuścić się w maliny przez jakiś głupi żart. O! Witam ponownie. Nie dam głowy, czy już wam się obiło o uszy, ale ktoś tutaj próbuje chyba... jakby to elegancko wyrazić, polecieć z wami w kasztana. A więc miałem rację. Skok przez lustro. Powiem wam tak. Moglibyście przeze mnie wrócić do domu. Schneider miał rację! Tak! Ale ja bym tego nie robił. Po jakiego wam to wała? Nic, tylko spokój i cisza. Słońce i słońce cały czas. Wszędzie to świeże powietrze. A tu żyjesz jak pląk w maśle. Pogoda się zmienia, co i róż. Aromatyczne spaliny, na ulicy miliony pojazdów. No dla mnie bomba. Z tego wszystkiego aż się chce człowiekowi skakać. Najchętniej z mostu i pod pociąg. A, nic z tego. Niestety bardzo się śpieszymy. Słuszna racja. Za mną. Raz, 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 raz. Tak. No. Przygotować się? Nawet nie wiecie, jak mnie to wkurza. I co teraz? A nie wziąłeś może ze sobą przez przypadek tarana? Nie, nie. W dzisiejszych czasach robi się to zupełnie inaczej. Pogoda twoja, mać, made in China. Moment. Tusi, porządkowo prewencyjna. Wszelki opór jest do remi. Dom jest otoczony. Rzuć imię i wejdź z rękami w górze! To te krasnale! Jak się ich nienawidzę! To sprawa życia i zgonu! Już ja im pokażę! Żywcem mnie nie wezmą! Każda sekunda się liczy! Och, żeby cię... Obywatelko! Poddajcie się dla własnego dobra! Pop, popę! Błyskawiczna zupka niewidka. Składniki. Grzybulce zbierane na polance, nadnaturalnie dorodna ropucha, pęcherz nietoperza marynowany w śmietance i nurka menela wewnętrzna część ucha. Już wiem. Ona nie chce wyjść. Ostatnie ostrzeżenie! Jeśli pani nie wyjdzie... Pęcherz zgniłego nietoperza marynowany w śmietance. To co wtedy? To my pójdziemy po nią. Tak! To my przyjdziemy po ciebie! Ase, przychodźcie! Zupka zaczyna działać po 7 sekundach. Potem staniesz się niewidzialna. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! W każdym razie zakładając, że nie zapomniałaś o żadnym składniku, co może prowadzić do pojawienia się nieprzyjemnych skutków ubocznych. Jeśli nie dodałaś nadnaturalnie dorodnej ropuchy, po 7 sekundach zupa stwardnieje na kamień. O!
Staruszko! Robciu, 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 robciu! Chodź do pani, chodź! Robucho! Czy wszyscy wiedzą, co robić? Tak! Nie? Ale nie. Gotowi! Co? Co? Raz. Ruchy, no! Wyczekiwałam was z prawdziwym utęsknieniem. Czemu w takim razie pani nie wyszła? Taka nieprzyjemna sprawa. Zamierzałam podać właśnie koktajl, ale tak się złożyło, że zapomniałam o najważniejszym składniku. Może by któryś z panów był tak uprzejmy i dorzucił obecnego tu gada do kotła. Dziękuję. No, tak szybko. Sztab kryzysowy. Ale już bez przesady z tymi naradami. Ojejku, w końcu chyba nie wykorzystacie panowie niewiasty w tak niezręcznym położeniu. A przy tym starej przyjaciółki w potrzebie i... No bo przecież się przyjaźnimy. No tak, oczywiście zdarzały się nam czasem niewielkie nieporozumienia, ale to stare czasy było, minęło, prawda? A więc tak, dostanie pani ropuchę, ale w zamian za imię. Ale jakie kurka imię? No imię tego niegodziwego. Imię, że kogo? No wie pani, nie, takiego małego faceta. Ach, faceta. Takiego bardziej dziwnego. I takiego małego jak... Nie mów. To trochę dziwak, lekko nie chluj. I ma taką tą. Tak. A tego? A tak znam go. Jak ma na imię? A tak. Wypadło mi z głowy. Nigdy nie mogę zapamiętać jego imienia. A i właśnie dlatego zapisał mi je na kawałku papieru. O, zapisał? Jak to? Ale to jego imię zaczynało się na... Tak! Zaczynało się na Zajs? Umianek? Umnigę! Umiany Andrzej? Może Umburak? Umba, umba, tralala! Nie, to było takie Umiesz ty namącić, ależ z ciebie zapominalska. Dobrze, że tego po tobie nie odziedziczy. Widzicie, mamusia jest po sporych przejściach. Na domiar złego ogląda troszkę za dużo seriali. Dlatego jest z lekka... sfotygowana. Zresztą sami widzicie. Nieźle ją zgręplowało, tak matka? Można tę kopertkę? Oczywiście, wewnątrz jest imię niegodziwego. Momencik! A ropucha? Moje te szczęście, bądź taki dobry i podaj mamusi zwierzątko ze stołu. Muszę już lecieć. Zapamiętaj, co chciałaś mi ostatnio powiedzieć. Zobaczymy się bardzo niedługo, tak? Ależ z ciebie dobre dziecko. Ile matek może się cieszyć z tak wspaniałego syna? Ale odwiedzisz mnie niedługo, prawda? No pewnie. Przecież właśnie mówię. Ale najpierw może coś załatwię. Taki mały drobiażdżek. Ach, ty moje słoneczko, czego to on by dla mnie w życiu nie zrobił? Ale tak właściwie to od kiedy ja w ogóle mam syna? To on jest większy niż byś chciał, to on zdobędzie cały świat. Ślisk, po coś się w to ubrał? Bo spodziewam się najgorszego. Naprawdę myślisz, że będzie aż tak niedobrze? Nie bardzo potrafię sobie wyobrazić inną ewentualność. Kto niby miałby teraz powstrzymać niegodziwego? Bo chyba nie te twoje krasnale. Luczuś! I co? No a czyż nie mówiłem od początku? Toż to nasze krasnale! Loczek, a jednak się udało! Thank you.
Co u ciebie? Wszystko dobrze? Udało nam się. Wierzyłem w was od początku. No to, gdzie to jest? Ale co? No, imię niegodziwego. Imię niegodziwego. Proszę bardzo. Nareszcie je poznam. Nareszcie je poznam. Naprawdę nie wiem, jak wam dziękować. Było ciężko? Nie. Prościzna i ty. W takim razie, dlaczego tak długo to trwało? Musieliśmy skoczyć na chwilę do innego świata. Rany, ale to jest wykręcone... To jest strasznie wykręcone miejsce. Nerwowo tam jest, okropnie. Ej, to co my teraz robimy? Nigdy się już nie rozstawajcie. Obiecujecie? Tak. Chyba będzie trzeba uczcić. Raz, dwa, trzy, cztery. Momencik. To on jest większy niż byś chciał. To on zdobędzie cały świat. To on wie, czego nie wiesz ty. To on ośmieszne ciągle śni. To on jest wyższy co za szok. To on. Co to za impreza? Z jakiej to okazji? No wiesz, dowiedzieliśmy się czegoś. Imienia niegodziwego. Bardzo interesujące. Bo to ja! Jestem niegodziwy, każdy wszak to wie. Imienia mego nikt tu nie zna, o nie. Wydawało mi się, że niegodziwy będzie chociaż troszeczkę wyższy. Tak, dużo ludzi tak myśli. Stary przesąd i tyle. A pan czego sobie życzy? To chyba oczywiste. Twojego dziecka. No chyba, że... No chyba, że wiemy, jak masz na imię. O, biada, ja nieszczęsny. And the winner is... Ciocia Gienia! Ciocia Gienia! A czemu nie wujek Gierek? Nie, ty nie nazywasz się Ciocia Gienia. No bo inteligentny Bohdan tak powiedział, a kopertę dostaliśmy od czarownicy, a konkretnie od jej syna. Mówisz o tym czarującym młodzieńcu? Wy się chyba skądś znacie. I z nim także. I z nim też. I z nim też. Nie mówiąc o tej laleczce. To wszystko byłeś ty? Tak, to wszystko ja. A imię moje niegodziwy. Ja od początku myślałem, że raczej... Pumpernikie. Chyba wam to szatan zdradził! No czuś, uratowałeś moje dziecko! Udało się! Loczek, 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 dziecko! Mój skarb! Loczek, 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 obiecałeś mi Bachora! Wykiwałeś mnie! O nie! To ty mnie okantowałeś! Obiecałeś, że mi wyrośnie burza blond włosów! Ale nie było mowy na jak długo! Ty świnio w ludzkim ciele! Odwołaj to zaraz! Faktycznie z tym ludzkim to przesada. Cisza! Dość tego! Niegodziwy dostanie to, na co zasłużył. Ale nie zniżajmy się do jego poziomu. Chłopcy! Pokonaliście siły zła. I to w ostatniej chwili. A czy może być coś piękniejszego niż taki ratunek w ostatniej sekundzie? Oczywiście, że może być coś piękniejszego. I to bez porównania. Czy wy choć przez chwilę pomyśleliście o mnie? O moim zdrowiu? Nie, oczywiście nie. Od początku wiedział, jak niegodziwy ma na imię. Oczywiście. Ale wam tego nie powiedział. A czemu wam tego nie powiedział? Dlatego, że wy go i tak nigdy nie słuchacie! Tak, znam was jak zły szelok. A wy znacie mnie. I pewnie dlatego wiecie, co wam zaraz tu powiem. Chłopcy? Jestem z was strasznie dumny. Bardzo dumny. Mogę wam zadać jedno pytanie?
Mogę się do was znów przyłączyć. Proszę. Niestety nas jest już 7. A ponieważ jeszcze nie umarli, możemy się śmiać z przygód nieśmiertelnej 7. I z czego się śmiejecie? Ja też nie mam konta w banku. Krasnal! Taki mały jest! Krasnal! Wszędzie może wleść! Krasnal! Tępy jest jak młot! Nigdy! Nie olewaj go! Krasnal! Czeka wciąż na cud! Baba! Jest potrzebna mu! 7! Nawet 7 bab! Czyżby wszystkim radę dał, bo on jest większy niż byś chciał. Bo on chce zbawić cały świat. Bo on wie, czego nie wiesz ty. Bo on o śnieżce ciągle śni. Krasnal. Prawa wrogiem jest. Krasnal. Partią jego pies. Krasnal. Wciąż ta werba gra. Krasnal. Czasem okres ma. Krasnal. Taki mały dwal. Krasnal. Wbiłbym go na pal. Szybki. W lesie smacznie je. Wstępszy. Potem widzicie. Razem. Mają wielki gest. Krasnal. Nietoksyczny jest. 7. Dla mnie to już tłok. Krasnal. Może rybka to? Krasnal! Nie napluje w twarz! Krasnal! Kiedy problem masz? Krasnal! Wzruszy cię do łez! Krasnal! Taki właśnie jest! Bo on jest większy niż byś chciał! Bo on rozbawi cały świat! Bo on wie, czego nie wiesz ty! Bo on zna wszystkie twoje. I choć jest 7, bywa sam, lecz to niewiele liczy się, bo wie, co w życiu znaczy świat. Polskie słowa w usta bohaterów włożyli przodownicy pracy ze studia PRL na zlecenie Kino Świat. Dialogi Kuba Wetzile, tłumaczenie Krystyna Żuchowicz, reżyseria Cezary Morawski, nagranie dialogów Urszula Bylica. Zgranie w systemie Dolby Digital Michał Kosterkiewicz, studio filmowe Łódź. Organizacja produkcji Michał Przybył i Łukasz Rąb. Wystąpili Skiba, Agnieszka Chylińska, Edyta Herbuś, Michał Koterski, Jerzy Kryszak, Grzegorz Halama, Zbigniew Suszyński, Jarosław Boberek, Mieczysław Morański, Marcin Hycnar, Piotr Zelt, Marcin Troński, Adam Ferenc i inni. Teksty piosenek Ryszard Wojtyński i Piotr Konwerski-Rus. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol. Śpiewali Adam Krylik, Artur Bomert, Ola Bieńkowska, Piotr Gogol i inni.